witam was tutaj, cześć, Czemzorz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Skiskanami z PlayStation 4, Mass Transit, Green City, Spark Life, Natural Disaster, w skrócie przy Zaporze. Dzisiaj mamy kolejny odcinek i dziś mam już nawet plany mniej więcej. Tak, nie będziemy robić tego popełniać błędu, chociaż na pewno dziś by mi się było fajnie. Co robił był błąd w poprzednim sezonie właśnie tej serii, że skupiałem się głównie bardziej na komunikacji. W tym sezonie tego nie będziemy robić. No, czekaj, czy to ma... No to prawdopodobnie może mieć. Nie, nie ma nic. Że skupiałem się głównie na komunikacji. Tego nie będziemy teraz powielać błędu w tym sezonie. Więc zamiast tego, zamiast bawienia się tego typu rzeczy, będzie oczywiście komunikacja, która będzie mi się bardzo podobać. Na przykład dziś będą potomy. Dziś może nawet będą bambaje. Ale po pierwsze, śmieci i edukacja, bo dzięki edukacji ludzie się faktycznie budują, rozbudowują i wszyscy są przeszczęśliwi. Musimy dobić do 30 tysięcy, ewentualnie 24, co też byłoby w sumie ale nie aż tak złe, gdybyśmy dobili do 24, bo... No bo wiemy czemu, tak? Dobra, no i tak, powoli to sobie będziemy zarabiać force. I przed chwilą, jeżeli ktoś by uważnie słuchał, powiedziałem, zrobimy dziś promy. Tak, zrobimy dzisiaj promy. Czemu? Czemu w końcu się zdecydowałem na promy? Ponieważ promy w tym aktualnym momencie to będzie najlepszy środek komunikacyjny pomiędzy tym przemysłem i tym handlem. Znaczy handel... Dobra, żeby nie było. Handel może się obejść bez tego, ale byłoby przyjemnie gdyby. I tak, jak ktoś jest uważny, to zobaczy zaraz, że mamy tutaj tę naszą kolej linową i teoretycznie nawet mógł tutaj dalej postawić kolejną stację. Nie postawię jej, ponieważ musimy najpierw zająć się edukacją. Edukacją, bo edukacja to jest nasz klucz do przyszłości tego miasta, aby więcej ludzi się część tutaj pojawiali, nie tylko zmniejszając na maksa podatki, bo to też nie tędy droga. Chociaż to jest na pewno jedna z bardziej takich sporadycznych, co działa na nich. Dobra, z tego co widzę jest zachód słońca. Okej. I jak jest ogólnie z tym parkiem? Bo tak, bo tutaj mamy ten jeden nasz park wielki, do którego z tego pamiętam nawet ludzie jakoś tam przyjeżdżają z daleka. Tak, mamy póki co te miejsca, gdzie sobie mamy takie mola parkowe pozostawione tam w różnych miejscach. No dobra, na razie oni tutaj chodzą sobie jak chodzą tutaj pomiędzy tym. Mogę w sumie nawet przeciągnąć tą ścieżkę parkową, bo oni tutaj zawracają już później. A to żeby oni tutaj nie zawracali od razu, to do tego, żeby jeszcze sobie tutaj podeszli do tego dojścia. A czemu by nie? Słuchaj, czy takowy korzysta tutaj z tych ludków? O, jest jeden ludek. No dobra, to dobra, chyba. A, bo ta ścieżka się zaczyna odtąd. A, no dobra. Dobra, niech już będzie, powiem tyle, niech już będzie. 5 osób korzysta, to jest naprawdę całkiem dużo. Dobra, nasza szkoła średnia. Tutaj trzeba postawić swoją, czy tylko może się już uczyć w uniwersytecie. Tak, i pewnie jakbym nawet ten postawił, by wytrzymał, ale no, kosztuje 24. No dobra. Podobnie, tak? Ale oczywiście postawimy sobie najpierw to. Z przyczyn oczywistych i technicznych i teologicznych. Tak, dobra, postawmy go tutaj gdzieś w centrum, już tutaj, żeby nie kręcić zbytnio przy tym. Tu się możemy, czekaj, bo jak tutaj jest z tym autobusem? Znaczy, czy tutaj mają autobus? Nie, tu im jeszcze go nie puściłem. Tak, bo to chyba na sam koniec odcinka już zbudowałem. Dobra, to zróbmy, żeby mi tutaj jeździł. Aha. Dobra, to tutaj sobie zrobimy przystanek, czekaj. Tu będziecie mieli przystanek i tam będzie ta szkoła. Później tu jeszcze będziecie mieli jeden przystanek. O, dobra, i git. I tutaj w sumie można byłoby jeszcze coś puścić. Albo nie, poczekaj. Albo po prostu, no, tam jakiś nowy budynek był, nawet nie zauważyłem zbytnio jaki. No niestety, taki ja już jestem. I tutaj, dobra. I tu się będziecie spokojnie budować. Dobra, mamy już naprawdę trochę forsy. Możemy spokojnie stawiać naszą edukację. Też bardzo wszyscy powinni być przeszczęśliwi, bo to w tym regionie to jest jedyna taka szkoła postawiona. Co ze śmieciami? Bo włączyłem na wyższe obroty nasze z centra recyklingu. Ale z tego co mi się wydaje, i tak by się przydało z jeszcze jedno gdzieś tu na przykład na górce. Tylko potrzebujemy znowu 16 tysięcy. W niektórych regionach to zależy do regionu, ile to kosztuje. No. Dobra, tak, pójdziemy za chwilę sobie dalej w kolej naszą jednoszynową, tutaj kolej linową, rzecz jasna. Nie, jaka jednoszynowa. Jednoszynowa to będzie jak już zabraniemy gdzieś dalej z tym miastem, a póki co to się nie zapowiada. Tak, bo mam już mniej więcej plany przygotowane, gdzie co i jaka linia będzie jeździć, więc jest już naprawdę całkiem dobrze zaplanowane.
przykład tutaj, jeżeli teoretycznie dziś odcinek będzie trochę dłuższy, czyli taki jak zawsze. Ja mówię trochę zawsze dłuższy, ale... Tak, i ogólnie, jakby ktoś się z was zastanawia, bo na pewno sądzę, że jest jakaś taka osoba, która się zastanawia, kiedy się pojawią przygody Avisu Nasza, znowu kolejny odcinek. To ja wam powiem, naprawdę ja też czekam, aż się pojawi kolejny odcinek. Ja też się nie mogę doczekać, aż się pojawi kolejny odcinek, ale... Ale nie mogę, bo mam brudny obiektyw w telefonie. I nie mogę żadnych nowych zdjęć robić. Póki tego nie zrobię, póki nie załagodzę jakoś tej sprawy, to nie mogę robić zdjęć. Znaczy, móc? Mogę, ale będą do kitu, więc... No więc ja na razie w to nie wchodzę. Póki tego nie załatwię tej sprawy, no to na razie nie będzie zbytnio nowych zdjęć. Miejmy nadzieję, że mi się to uda jakoś wkrótce zrobić już. Bo jednak byłoby dobrze, gdyby to było, co nie? Gdyby się pojawił kolejny przygodowiec nasza, a tym bardziej, że wszystkim się podoba, włącznie nawet z osobami, które bym nie spodziewał się, żeby coś takiego obejrzał kiedykolwiek. No, zresztą to jest jedna z tych części, które mogę się pochwalić wszędzie. Zazwyczaj wszędzie. Dobra, czekaj. Tutaj ogólnie dosyć dużo moich znajomych. Tak samo jak na politykę, dużo moich znajomych czeka i właśnie czekają, aż pojawi się i tak dalej. Słucham, czy w tym parku przypadkiem nie włączyliśmy, żeby nie było fajerwerków? Nie, włączona jest, no, czyli fajerwerki to zmniejsza napływ ludzi. Dobra, zwiększmy to, to będzie więcej ludzi przychodzić. Co ja chciałem wybudować? Tak, po pierwsze mamy mniej forsy, bo jest noc. Czekaj, co? Nie, jeżeli od czegoś możemy więcej ciągnąć prądu, to na pewno od tych ludków i od takiego zwykłego handlu, no i w sumie od małych domków też póki co. Budżet... Coś tam pamiętam, że z prądem było nie tak, ale widzę, że jest na razie co. Na razie nie jest aż tak źle. Kolej jednoszynowa na maksa działa, to ja kojarzę. W nocy trochę mniej, ale dobra. Autobusy muszą być na maksa, drogi na minimum, bo i tak na razie na drogi nic nie mamy. Nie wiem, czy to się właściwie teoretycznie nie powinno się nic zmienić na drogi, ale zobaczymy. Dobra, czy coś tutaj mam jeszcze takiego fajnego? To są chyba parki. Tak, parki i place. Kredyt możemy wziąć jeden, dobra, no i to tyle na razie. Okej. Dobra. Zobaczymy, może trochę będzie więcej forsy przychodzić do mnie, bo byłoby miło, powiem tyle, byłoby miło naprawdę. Dobra. Ludzie korzystają z parków. W ogóle ile kosztuje taki jeden ten? O ten. 5. Piątaka. Dobra, to jeżeli kosztujesz piątaka... Nie, no poczekajmy. Zróbmy na pewno tą kolejkę linową. Bo jak możecie myśleć, ja chcę tutaj po prostu postawić kolejną tą stację kolejki linowej i im puścić to dalej. Bo jak będą już mieli tutaj kolejkę, to już będzie, że tak powiem, taki lekki git już tutaj zrobiony, bo oni tu już będą mieli komunikację i już będą zadowoleni. Chociaż się cały czas zastanawiam, no właśnie, tą stronę nie uda się, czy jest sens tutaj dobić tą kolejkę. Jak ktoś uważny nie ogląda jedną i drugi sezon, to się domyśli, o co mi chodzi. Mianowicie w tamtym sezonie tutaj dypnął meteor. Oczywiście w tamę. To, co macie zawsze na intrze. No, ja się zastanawiam właśnie, czy to jest sens, ale dobra. Tak, swanego to jest ta autostrada też takim zigzakiem jedzie, bo tutaj coś było nie tak, z tego co pamiętam. Dobra, no i tak, jak jedzie sobie tutaj na nasza kolej linowa, to ja bym jakąś nie chciał, z tego co pamiętam, chciałem postawić. Jeżeli postawimy ją tak, to będzie całkowicie nie, to będzie bez sensu. Musimy ją jakoś tak to postawić, żeby byli wszyscy szczęśliwi włącznie ze mną. No i powodzenia, wyznacz powodzenia, żebyś ty był szczęśliwy włącznie z mieszkańcami twojego miasta. Oj, to poczekasz se. Dobra, to poczekajcie. Una momento. Wystarczy mi, że powie mi, że będzie zacnie, że mi się spodoba. To ja naprawdę już na chwilę zrobię przerwę. Dobra, poczekaj, tutaj nie weszło, to może teraz? Dobra. O, dobra, mamy git. Jeżeli byśmy to przesunęli, to będzie większy git, bo chciałbym sobie tutaj tą autostradę odbudować, jak była przed chwilą. Bo jednak... Jakikolwiek połączenie z resztą wszechświata powinni mieć. Tak mi się coś wydaje. Dobra. I stąd. I... o. Okej, nie, to musi być kręta niedowolna. Dowolna to my tutaj nic nie zrobimy.
Okej. Dobra. No to jest zrobione. Teraz tylko trzeba poczekać chwilę, aż tutaj to się nastawi. I dać oczywiście, żeby się tutaj oni znowu budowali, bo zaraz mi tutaj część poucieka po prostu. No i poczekać do 15 tysięcy i to postawić. I będzie git. Oj, prąd. Chwilę, bo tutaj teraz na całe miasto siądzie z prądem. No, póki co... O, dokładnie, mówiłem o tym. I ty się coś wyłączyłeś, że teraz coś jeszcze znowu... Nie, ty działasz, tylko może na mniejszych obrotach coś. No ma, tak, ta elektrownia to wiemy, jak oczywiście nam działa, tak? Ona tak działa, żeby nie działać. Dobra, dawaj mi tu forsę, bo chciałbym to wybudować. Odcinki długo trwają przez to, że tutaj na najmniejszym. Tak, dzisiaj może rzeczywiście nie pójdziemy jeszcze w Bambaje. Najwyżej jakieś lekkie przygotowanie, ale wiem mniej więcej, gdzie już mają się pojawić, więc to już jest dobry początek. W kolejnym odcinku na że będą Bambaje, później będzie Metro, tak po kolei, stopniowo, trzeba to stopniować. Dawaj. No. Było przecież. No. I wybórz to. I jest podłączone, jeszcze i git. I to, i czekaj, i drut. No drut się nie podłączył tutaj tak pięknie, jakbym chciał. Więc musimy go podłączyć ręcznie. Czekaj, wyłącz pauzę. I wyłącz to. Wyłącz po prostu wszystko i drut postawiony. Dobra. I gitara się naleci. Dobra, teraz tak, tylko trzeba to podłączyć rzeczywiście, więc to jest największy problem. Jestem ciekawy w ogóle, jak mi tutaj to dozwali, to będę też trochę zły, ale... Ale to akurat wiem z założenia, że to się nastąpi kiedyś, więc... Więc no cóż. Dobra. Tutaj, nagu tutaj, czekaj. I tutaj będziesz skręcać. Dobra, to w tej odi to jest podłączone już. I będą korzystać, tylko ogólnie z tej linii bardzo korzystają. Widzicie tutaj ile ludzi. Znaczy tu akurat ludzie czekają na autobus do pracy, a tego trzeba promem zainstalować, ale na mniej więcej rozumiecie. O, widzicie. A nie, czekaj, to jest coś innego. Oni, widzicie, oni tutaj czekają na autobus, aby dojechać właśnie do tego miejsca. Więc to znak, że oni tutaj to lubią korzystać. No ale teraz będą mogli oczywiście też wybrać to miejsce. I to właśnie widzimy. Słucham, czy tutaj ktoś wchodzi z innych miejsc? O, już stąd idą. Dobra, no bo to jest właśnie takie bezpośrednie połączenie, będą mieli tutaj do handlu, więc na pewno gitara się ma i lecimy. Dobrze, to tak, po kolei, dalej. Przemysł trochę się chce budować. Dobra, to przemysł chce się budować. Z przemysłu mamy zyski dobre. Więc on się może tutaj dobrze budować. Nie. Akurat tak jak cały. Przemysł to jest dobry nasz zyskowiec. Bo zobaczcie, bo mamy tutaj trochę rudy. Później tutaj jest leśnictwo. Przerzucimy się na leśnictwo, więc nie ma problemu. Ogólnie te... Najpierw są w stawkach, co jest najlepszym surowcem, w sensie z czego najwięcej się dostaje forsy. To jest oczywiście najpierw te nieodnawialne źródła surowce, czyli takie jak na przykład ropa, czy ruda i tego typu rzeczy. A później oczywiście jest no, farming i ta cała reszta, jak na przykład jeszcze leśnictwo. Bo lasy... Tutaj w Cities to działa tak, że one zawsze są. Że to jest akurat odnawialne. Chociaż w teorii to oczywiście widzi, w praktyce to oczywiście widzicie, jak to jest. Dobra, czy wodę będziecie mieli tutaj łaskawie? Nie będziecie mieli oczywiście łaskawie. Dobra. No to trzeba ją pociągnąć. Ciach. No, słuchaj, no tak, teraz się zastanowiłem. Ten autobusik, dokąd tu właściwie? No właśnie, tak myślałem. Że ten autobusik to tak właściwie, to on nigdzie nie jedzie. Dobra, to tak, to ten autobusik będzie mieć tutaj swój magiczny podjazd. Mhm. No i oczywiście tutaj, nie, tutaj mi się już go nie uda zrobić. Dobra, ale damy mu tu parę miejsc, przystanków w sensie, gdzie będzie mógł faktycznie jeszcze zabierać tych ludków do pracy i innych miejsca. No i w sumie tutaj, czekaj, są cztery drogi. Okej, dobra, czyli wiem, jak tutaj trzeba zrobić przystanki. Mhm, tu i tu. Dobra, no i tu z przystanek by się też przydał. I tutaj. A to tutaj już dajmy po całości. Dobra, no i teraz tak. Póki co ostatni przystanek jest tutaj. To za chwilę zmienimy. Bo on nie może być w takim miejscu.
I ty też tutaj nie masz mi przystanku, to jest też pewne, niestety. Więc tak, póki co, ty będziesz mieć tutaj pierwszy oczywiście przystanek. Później, czekaj, bo to nie będzie tak proste. Później podjedziesz sobie tutaj, dlatego właśnie zrobiłem tutaj miejsca, bo tu będą mogli wjechać taką wnękę tak zwaną. Więc będzie git. Dalej, o, jest już, teraz teoretycznie teraz już są wszyscy zachwyceni, poza mną oczywiście. Więc ten autobusik se pojedzie dalej tutaj. Nie wiem właściwie po co tutaj ten przystanek, ale paraje, to właściwie skoro nie wiem po co tutaj ten przystanek, to dajmy tutaj kolejny. O, dokładnie. To jeszcze raz autobusik. Ja te autobusiki stąd wyrzucam, jakby ktoś się zastanawiał czemu, bo tu się korki mogą na przykład porobić i będzie nie za fajnie. W sumie tak teraz się zastanawiałem, to tutaj można byłoby zrobić mu miejsce, gdzie ma ten przystanek. Dobra, i tu wywalić to, bo ja wiem, gdzie on ma tutaj te przystanki. No i tu ma jeszcze przystanek, aby to było trochę lepiej zorganizowane. No i będzie teraz trochę lepiej. Chociaż tak w sumie to tutaj to bardzo zygzakiem idzie, ale dobra. No. Like really. Dobra, dobra, mniejsza z tym, że idzie zygzakiem, ważne, że idzie. Da, później oczywiście tutaj przystanek. Tutaj przystanek. I tutaj na końcu, na wyjeździe też masz przystanek taki. No w sumie najlepsze przystanki to byłyby tutaj, poczekaj. Tu na wyjeździe zupełnie przystanek, no. No, będzie git. Bo na tej drodze to nie lubię stawiać tych przystanków. Dzięki czemu ten też możemy w sumie przesunąć tutaj. W sumie można byłoby teraz tutaj to wszystko naprawić, jak to. No, to poczekaj, to tak, to usuniemy ten przystanek. I usuniemy to. I usuniemy to. No, ja to niestety bardzo to im teraz kręcę, ale w głowie i we wszystkim. Ale poczekajcie. Dalej, to przeciągnijmy sobie. Tutaj, autobusik widzicie już zjechał z linii, bo stwierdził, że tutaj się jakaś łopatologia robi. No coś akurat w tym jest. No, a później idziesz tu, później zawracasz. O, widzicie, te autobusy tutaj już właściwie nie wiedzą jak jeździć, bo ja tak teraz zmieniam tą linię. I później tu. Dobra. A, bo tu jest jeszcze ten przystanek. No to ten przystanek niestety będzie. Nie, tu go nie będzie na pewno. No, tu jeden na tej trasie już im postawimy, no to trudno. Ale jeden. Jeden i te mają jeszcze podwójną, więc nie jest aż tak źle. Dobra, z tego co mi się wydaje, jest już całkiem nieźle. Ewentualnie to można było przestawić trochę wcześniej. To będzie nasz autobusik mógł trochę inaczej tutaj zareagować na to. Dobra, póki co, według mnie jest git. Oczywiście tutaj możecie się też budować, dzięki temu, że tutaj są te przystanki. I zobaczmy, jak tam ogólnie nasze miasto. Nasze miasto się całkiem nieźle buduje, więc jest dobrze. Promy. Tak, oczywiście nasze tutaj. Nasz park będzie przechodzić przez to miejsce promowe. Więc na razie tutaj sobie jeden postawimy i oczywiście go wyłączymy, bo czemu by nie. Dalej. Masz problem ze śmieciami. A, bo ja mam tutaj im postawić w sumie. Dobra, to postawimy wam tutaj. Mamy, jak mamy trochę więcej forsy. Dobra, dalej. Kolejne miejsce do promów. To jest koniecznie gdzieś tutaj obok tego naszego tego. I w sumie tutaj to byłaby dobra taka. Oj, tutaj to ja mam pomysł, co się zmienia. Polegaj. Tutaj sobie to postawimy najpierw. To wyłącz. Wyłącz nasz terminek. I stąd będzie. Na razie będzie zwykła droga, bo jakieś musicie mieć podłączenie, tak? Ale co najbardziej mnie będzie później interesować, to tu sobie zrobimy po prostu ścieżkę, która będzie przechodzić przez to wszystko. O, i będzie git. No, i nasz autobusik, ten tu magiczny, będzie mieć tu po prostu przystanek póki co. To im się na pewno tutaj spodoba, oczywiście wszystkim ludkom. Dobra, dalej. Mamy dwa miejsca już, gdzie nasz tutaj się zatrzymuje. Teoretycznie można byłoby zakończyć naszą. Ale ponieważ tutaj teoretycznie też jeszcze da się to zrobić, no to tutaj też sobie zrobimy. Bo można, no to czemu by nie. Tak, swoją tutaj to. Tutaj się to tak zbytnio nie chce nawet budować. Tu się zastanawiam.
Bo tu mi trochę to zepsuje, jak tutaj puścimy ten prąd tak właściwie. A tu by mieli taki do pracy, a tu by mieli naszą kolej. Ta, może to zostawmy już tak, tak jak jest, ta, dawa. Nie kręćmy już tutaj, dawa. Dawa, dawa, może być. Oczywiście potrzebujemy jeszcze 30 tysięcy, aby to zasilić, więc znaczy mamy nasze 30 tysięcy. Tak zwane in the meantime. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo tutaj to mi się to źle zrobi. Okej, okay, dobra. I tak. I stąd będziesz iść. Czekaj, czekaj, czekaj. O, tutaj chyba jest miejsce. No ma, nie ma, nie ma nigdzie miejsca, dobra. Nie ma, to nie ma. Nie, to nie. To tu do góry idziesz. O, dobra. Okej, okay, dobra, nie, tutaj też nie wejdziesz ładnie. Dobra, to trudno, no od końca tej drogi. Nie lubię takich robić zakrętów, ale trudno. Dobra, później idziesz tutaj, czekaj. O, elektrownia, to co? Przecież też nie mogłeś. Nie mogłeś, a widzę, że tej elektrowni postawić w bardziej uciążliwym miejscu. A dlatego tu jest dobrze już w tym mieście, bo jest ta elektrownia, zapomniałem o niej. W ogóle jak tam jesteśmy z czasem? A, dobra, nie jest aż tak tragicznie. Nie jest. Chyba cię zmniejsz tu na skala 1. Bo jak ja bym to zrobił, to bym. To by była kicha, bym powiem tyle. Byłaby naprawdę kicha. Dobra, dalej nasza tutaj ścieżka idzie dotąd. I później tutaj na razie tutaj ją uziemimy, oczywiście będzie gdzieś teren, pewnie dalej szła jeszcze w przyszłości. Ale póki co to wygląda w ten sposób. Słuchaj, no tutaj czemu tak. Tutaj chciałem, żeby to schodziło na sam parter. A schodzi jak schodzi, jak widać. Okej, dobra, widzę, że chyba to się nie uda tak zrobić pięknie. O, dobra. A, no dobra. Nie, ale ze ścieżką tutaj bym nie chciał żadnej ścieżki, kurczę. Dobra, może tutaj po prostu zróbmy sobie to lekki spocik, gdzie byś mógł tutaj faktycznie wylądować, bo widzę, że masz jakiś problem. Być same zobaczę. A i tam weź już nie bardziej. Dobra, 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 dobra. Teraz mamy to zrobione. Spodem rzeczywiście jest trochę stromo, ale mniejsza z tym. Dobra, tu i... Dobra, nie. Wybórz tą ścieżkę, a nie jakąś resztę całą. Stąd tutaj i stąd tutaj. Dobra, no i za chwilę zaczniemy wam chyba puszczać oczywiście nasze promy. Póki co ich nie ma, no bo wiemy oczywiście czemu, bo na razie nie ma naszego jeszcze zajezdni, które moglibyśmy je wam wysłać. A nie ma jej, ponieważ nie ma forsy. Ponieważ za mało dajecie mi w podatkach. Dlatego nie macie jeszcze komunikacji. Stąd jak tutaj zmienię taką też komunikację, w sensie, że będą mogli chodzić. Nawet autobus elektryczny będzie mógł mniej jeździć, albo wcale. Gdyby tak było w praktyce. W sensie, że ludzie mniej korzystają z komunikacji, jeżeli jest, mogą dojść na piechotę, a nie, że są leniwi. Cały czas. Dobra, i stąd oczywiście ścieżka do góry. Tak, tak, tutaj te ścieżki będą tak dziwnie wyglądać oczywiście, bo tu o to chodzi. Nowy węzeł autobusowo, kolejowo, kolei jednoszynowej, dobra. Mamy forsę swanego już, to też jest dobrze. Dobra, zrobimy sobie dojście tu, dotąd, nie, tutaj. Krócej. Tutaj wylądujesz, aż wylądował. I stąd, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Stąd idziesz tu. I stąd później idziesz tu. Dobra, to teraz jest zrobione. No i puśćmy sobie nasze promy w ruch. Czyli zainstalujemy tutaj taki oto magiczny budynek. Który oczywiście trzeba podłączyć do drogi, bo jak żeby inaczej. Teoretycznie nawet dałoby się tutaj. Nie, nie dałoby się, co nie? Nie dałoby się, bo tutaj to jest zbyt wysoki grunt. Chcielibyśmy tutaj coś innego tutaj zastosować, żeby to tak się udało. Dobra, może już nie kombinujemy sobie życia, nie komplikujmy i po prostu puśćmy te nasze promy. Pyk jeden, pyk drugi prom i teraz chyba z tego co mi się wydaje wystarczy... Czekaj, czekaj, o dokładnie. Stąd,
tu, zrobić podłączenie. I tak, oczywiście tego ten dude musi stąd pójść. Sobie zróbmy pauzę. Dobra, dalej będziesz sobie tu płynąć. Uda mi się, uda się. Świetnie. I tu do ciebie, tu jeszcze w ogóle nie masz podłączenia. To zaraz tym się zajmiemy. Przez park będzie najprostsze dojście oczywiście, żeby nie było. Będzie płatne. Nie, 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 oczywiście, że ja taki nie... Znaczy, no będzie płatne, tak, ale... Oczywiście, że im dam też zwykłe dojście. I tu będzie gdzieś tam zaraz kolejne miejsce oczywiście. I tu damy wam, aby jakby coś... Czekaj. O, abyście mogli ominąć tą nitkę i płynąć tutaj dalej. Tak, taka ekscesowa nitka. Tutaj promy to może trochę rozbudujemy, chociaż promowe szaleństwo to już mieliśmy jakiś czas temu. Ale dobra, tak czy siak. Czekaj, tutaj jest dobrze. A tutaj byśmy zrobili, żeby tutaj się dało zjechać w to. No, póki co to tak wygląda. Jest naprawdę całkiem nieźle. Teraz tylko trzeba drut jeszcze dociągnąć, bo tutaj się rozwalił. Stąd tu i stąd tutaj uziemić na podłodze. Dobra, to jest zrobione, pyk. I puśćmy sobie nasze pierwsze promy. Oczywiście tutaj jeszcze na razie nikt nie będzie z tego korzystać, bo ci, jak widzicie, już nie mają żadnego podłączenia. Ale za chwilę, jak tutaj po pierwsze dostanie wodę, prąd to inna działka, jak to się mówi, to jest inna działka, to będzie git. Oczywiście też jakieś podłączenie drogowe i tu damy czy coś, ale to za chwilę. Wybudowało się, świetnie. Tu jest nasz park, gdzieś, żeby nie było, że się nie zajmowaliśmy parkiem. Tu będzie gate wejście boczne. Ja z tymi gate'ami. No i tak, oczywiście trzeba zrobić też zwykłe dojście. Normalnie bym go tutaj nie dawał, ale ponieważ ten budynek inaczej nie będzie działać, no to go tutaj damy oczywiście. W sensie chodzi mi o drogę. Ale pomijając to, powinno być całkiem dobrze. No, czy jakieś mamy włączone? Da, mamy tylko kątowe, więc tam powinno mi całkowicie wystarczyć. Stąd tu, dalej stąd tu. I później tak, stąd idziesz sobie, czekaj. O, czekaj. Tak, bo ja tutaj nie chcę, żeby cokolwiek budowało też przy okazji, jak ktoś zauważy. Jakiś myśliwiec zauważy. Jakaś osoba zauważy, nie myśliwiec, już. Nie oglądam Gwiezdnych Wojen dzisiaj, więc nie wiem skąd mi przyszedł ten myśliwiec do głowy. Ogólnie też jestem ciekawy, kiedy wam puszczę ten odcinek, bo... Jak ktoś jest uważny, to może zauważyć, że trochę mi się ostatnio mniej chce robić. Mniej chce, to jedno, i mniej mam czasu, to drugie, na robienie odcinków. Dlatego się pojawiają, jak się pojawiają często. Ale, tak czy siak, według mnie nie są aż tak rzadko. Dobra. No i oczywiście tutaj trzeba zrobić tą ścieżkę magiczną. Poczekaj. Widzę właśnie, że już zrobiłem błąd. Tutaj nie powinno być tej ścieżki, ale dobra. Tutaj... Budy, przejście nad tym. Okej, chyba, że mi się nie uda. Nie uda się, trzeba wyżej. Okej. O, dobra. Coś tam z cmentarzami było. Potrzebuję cmentarzy, chyba coś takiego. Dobra, to zaraz przeczytamy, co on tam marudził. Dobra, macie wejście i tutaj musi być też jeszcze jedno wejście boczne, no bo oni tutaj będą dalej szli do dalszej części parku. Od promów, jak już wrócą z pracy, to wiecie, sobie pójdą do parku, a dobra, to odpocznę sobie w parku. No bo przecież park jest do tego, żeby odpoczywać, a nie żeby jeździć po nim nawet Tidlo. Tak, właśnie, jeszcze w Cities, no to teraz dopiero mi przyszło do głowy. Dobra. Nie wymyślili Vetudillo, ani czegoś takiego, to byłoby dobre. Pocztę już ostatnio wymyślili nawet. Są samochody elektryczne, ale rowerów miejskich nie ma, a to byłoby w sumie dobre. Będzie trzeba coś tym zrobić. No, ciekawe, czy jest jakiś budynek Vetudillo w wersji zmodowanej oczywiście z Cities. Ciekawe. Dobra. No i stąd oczywiście ścieżka, czekaj. Będzie sobie szła tutaj na dole do... Będzie tutaj na razie na dole. I tu będzie taka trochę inna część tego parku, gdzie będzie właśnie takie kółeczko.
się tu będzie robić, a dokładnie. W sensie tutaj tego molo. Tu będzie jeszcze z wyjściem tam dalej, to zobaczymy jeszcze jak tutaj to wyjdzie. I tu będzie ta część, sekcja na górze, gdzie będą jeszcze inne atrakcje i tak dalej. No, oczywiście to trzeba było podłączyć. Znaczy, to by się przydało podłączyć. Nie, że trzeba. Dobra, z czasem pewnie już jest, no właśnie. Jest tak, o dobra, możemy kończyć. Nie, nie kończymy, jeszcze spokojnie. Spokojnie, ja jeszcze mam trochę do zrobienia rzeczy. Nie to, że... O, odcinek będzie znowu trwać pół godziny. Nie, aż tak nie będzie raczej źle. Tak, tutaj sobie damy na górze szachy, bo czemu właściwie nie. Tam będzie gdzieś jeszcze wejście obok oczywiście, żeby nie... gdzieś tam postawimy. To jest toaleta parkowa. Nie, toalety to... No, na razie toaletami się nie będę zajmować, gdzie co i jak. Kawiarenki bym postawił, bo do nich zawsze dużo ludzi idzie. Ciśnie ich tam trochę. Do kawiarenek. W sumie aż tego się nawet nie dziwię. Czemu oni tak ciśną do tych kawiarenek? Ja bym nawet do takiej kawiarenki poszedł, gdybym miał gdzieś obok siebie. Ale no niestety nie mam. Dobra, tutaj. I tutaj, dobra, to postawione. I później oczywiście gdzieś jeszcze jakąś toaletę bym wstawił. Dobra, to toalety na razie nie ma. Punkt informacyjny będzie tu na górze później. Dobra. To tak, teoretycznie nasze plamy powinny już pływać. Czemu ich tutaj nie widzę? O, jest. Płynie. Płynie. Zobaczymy zaraz, czemu tutaj tak mało to jest z tego używane. I tak, żebyś ty tutaj dobrze działał, trzeba było postawić jakiś budynek. Chyba, że... nasz park zaraz bije kolejny poziom. No, na to się niestety nie zapowiada. Można by trochę podnieść jeszcze ceny biletów. Ja wiem, że tak cały czas podnoszę te ceny biletów, ale uwierzcie mi, są większe ceny biletów, tym więcej ludzi do parków przychodzi. Nie wiem, na jakie to zasadzie działa, ale tak jest. Tak dziwnym trafem jest. Dobra, swoją drogą, czekaj, chciałem tu podłączyć do prądu. Czy ten na górze ma prąd? Ten na górze nie ma na razie prądu, dobra. Ty się podłączysz na razie tutaj, w ten sposób. Okej, dobra. Tak, coś tam ma rodziło, że jest problem z zgonami. Tak, tutaj nie ma żadnego cmentarza, to jest na pewno faktem. I faktem, że oni by się chcieli tutaj budować innej dalszej części miasta. Dobra, to zaraz zrobimy. I przy okazji te pramy też zainstalujemy. O, bardzo dobrze. Dobra, tak, tutaj ta równina teoretycznie trochę schodzi w dół. O, dokładnie. Bo tu na razie, tak jak widzicie, no jest dosyć to wysoko, ja tutaj to puściłem. Bo trzeba to uśrednić mniej więcej, żeby tu się jakoś to tutaj mniej więcej już dało budować. Dobra, no i powiedzmy, że stąd bym tu chciał to wyrównać. O. Jeszcze. Dobra. Okej, gitara się ma zymna. Dobra, no i stąd oczywiście, jak możecie się domyślać, będziemy puszczać sobie nasz wał. Chyba, że jest ten problem z wodą. Dobra, czekajcie, z tym problem z wodą można byłoby jakoś... Trzeba byłoby nawet, wręcz bym powiedział, jakoś nim się zająć, bo tutaj ta woda coś rzeczywiście... nie mało jej tutaj leci. I wychodzą różne dziwne rzeczy tutaj stąd. Ciach. A to oczywiście tobie tylko, żeby to ładnie wyglądało, ale to oczywiście nie o to tutaj chodzi. Oczywiście, powiedz Tasowi, to nasz i ci przywalę w tą twarz. Dobra, problem ze śmieciami oczywiście się... Problem ze śmieciami się nie załatwił na razie. No niestety. Za to wielka kupa... Czekaj. Poczekaj. Dokąd jedą te... A, to jest linia, my tak się zastanawiam, co tu tyle ludzi, ich aż tak dużo czeka. To jest linia, 600 ileś ludzi, zjeżdżająca na dół, dobra, to ma nawet sens. I ona idzie też do przemysłu, tak? Boże. W sumie to bym mógł tutaj po prostu puścić dwie różne linie do przemysłu i do autobusu, tak? Czekaj, jak tutaj to wygląda? Ta, bo ta linia przejeżdża i tu jedzie dalej do przemysłu. No dobra. Właśnie, ktokolwiek korzysta z tych pramów,
Bo bym chciał wiedzieć. Dobra, na razie jest kit. Wiemy przez to. Dobra, na razie jest jakiś też problem z elektrycznością. Chociaż nie, produkujemy dosyć dużo przecież więcej niż potrzebujemy. A już wiem czemu tutaj nie ma tej wody, bo tutaj coś, że mnie pokręcił z tymi poziomami wody i woda tu nie chce płynąć, bo tutaj nie ma sensu po co płynąć. Dobra, tak czy siak. Ja na to się nie zgadzam. Dobra, tutaj jest sens po co płynąć woda. Dobra, tak, dotąd na razie bym chciał dociągnąć i byłbym naprawdę bardzo zadowolony. O, o! To był dobry znak. Teraz tylko, żeby tutaj aż tutaj dotąd doszło. Jeżeli jakoś możemy pomóc, to może tutaj to... Okej, stąd, tutaj z dołu trzeba ścinać. Trochę zetniemy. Co jest z tym prądem, kurczę? Produkujemy go więcej niż potrzebujemy. A nie, dobra, rzeczywiście mniej. No to dajmy wam, nie wiem, więcej prądu. Budżet na prąd. To jest może... Co, czekaj, czy na tą drogę to już nie wydajemy? Nie, wydajemy tyle samo. Widziałem. Wiedziałem, że to tak nie zadziała, no trudno. Dajmy sobie na 110. Zobaczymy coś. Czy to im pomoże? Miejmy nadzieję, że tak. Natomiast stąd, tak jak chciałem to wybudować, tak wybuduję to za chwilę. Po trudupach. 500 tylko to mnie kosztuje, a taki jest problem. Jeszcze bardziej trzeba to ściąć. Dobra, no teraz to już powinno pójść. O, o, o. Już prawie urwał. Dobra, mamy to. Houston zdobione. Mhm. Tutaj z wody, bo tutaj trochę poprzestawiam oczywiście. Jak ja to zazwyczaj robię? Oczy... Nie, ja sobie jakiegoś robię banana oczywiście, bo ja mówię cały czas oczywiście i oczywiście i oczywiście. To jest za dużo go to jest. To tak nie powinno wyglądać. Dobra. Tak, a nie, to od drugiej strony trzeba zmniejszyć. Później bierzemy stąd i stąd ściągamy w dół, później bierzemy stąd i stąd ściągamy w dół. Dobra. No, powiedzmy, że jest całkiem dobrze. Oczywiście tak nie jest, ale... Ale powiedzmy. Dalej. Stąd trzeba pociągnąć tą naszą drogę, żeby zjechała w dół. To jest z prądem, kurczę, rzecz. Nasza elektrownia już się... Atomówka walnęła, czy co, że nie macie prądu? Przecież wszędzie drut przechodzi. Tu idzie, tu nie macie wody. Ale idzie. Tu z telefonem też widzę, że jest jakiś korek. Się porobił. Albo tu jest po prostu, nie, co tak, jest... Dobra, zaraz przebudujemy te linie autobusowe, bo to jest też jakiś chora, bo po prostu przebuduję za chwilę. Bo tutaj też z tym jakieś chore rzeczy zaczynamy robić. Dobra, i tak, czas jest taki, kiepski. Tragiczny to jest podczas nagrywania innych odcinków. Okej. Okay. I teraz tak, pytanie, czy jak ja to tutaj puszczę, to będę zadowolony? Nie, no mogłoby być lepiej. Dobra, no to sobie wyrównajmy tutaj więcej. Ciach. Okej, okay, dobra, powiedzmy, że jest git. No i stąd idziemy. Tu, poczekaj. No powiedzmy, że dotąd. Dobra. I tak, wyłączmy tutaj oczywiście światła. I stąd będzie szła sobie do... droga sobie do góry. Z fanagą to jest ciekawe, że... Bo wy możecie tego nie wiedzieć, ja chodzę oczywiście do szkoły cały czas jeszcze. I większość szkół aktualnie... Większość, ja wam tu może mówię z życia wzięte. Większość szkół strajkuje. Pomijając to, co mówi władza i wszystkie te PKE i takie inne, to większość szkół strajkuje. No ja z życia wziętego w Warszawie na przykład. I moja szkoła nie strajkuje, więc teoretycznie możecie łatwo znaleźć ją, jakbyście chcieli. Oczywiście. I oczywiście źle zrobione. No i ja normalnie chodzę do szkoły, mam normalnie lekcje, jakby nic. Teraz tu zacznę przeklinać na te cities. Prosto w łazi, no. No. I wszyscy moi znajomi chodzą, mają wolne przez cały dzień i noc, a ja chodzę do szkoły. Takie trochę zabawne bym wręcz powiedział. Wszyscy mają wolne, tylko nie ja. Znaczy nie, no wszyscy z mojej klasy tak też chodzą.
zazwyczaj. Ale no wiecie o co chodzi, tak? No. Takie dosyć ciekawe. Dam tutaj. Tu, na górze, od tego, jak sobie kiedyś pociągniemy. Mamy trochę forosy jeszcze, więc dobra. Dobra, skończmy ten odcinek już taki, żebym był zadowolony, dobra? Widzę, no uważaj co mówisz, bo ty jesteś rzadko zadowolony z tego, co robisz. Tak, żeby móc zakończyć to po prostu. Ale dobra. Ale dobra, niech już będzie moja strata. Tu sobie na razie puścimy taki lekki kawałek i jak możecie zauważyć, już puścimy tutaj bambaje. Ponieważ tu będą bambaje. Tu będzie ta część z bambajami. Oczywiście tutaj ten cały handel też będzie działać, tak? A dokładnie, jest to cały czas w tej dzielnicy handlowej. I tutaj sobie damy właśnie, żeby handel się budował. I po to właśnie nam bambaje. Bambaje będą tutaj jeździć. I tutaj to ten cały... tych ludzi wszystkich tutaj zabierać. Dobra, czy promy jakokolwiek... Dobra, na razie z promami jest... jak jest. Ale to jest nawet dosyć logiczne, czemu tak promy działają, no bo... Okej, okay, bo tu nie jeździ już żaden autobus. To wszystko tłumaczy. To puśćmy sobie ten autobus tutaj. To by im się tutaj powinno spodobać, powiem tyle. Jak będą mieli tu jeszcze jeden autobus. I tu przystanek jeszcze na przyszłość, jak obrót dajmy. No. Bo tutaj ktokolwiek idzie, tak jak oni... Nie, oni przechodzą przez to. Nie idą górą, nie, idą też górą, ale górą idą w inne miejsce jeszcze. Dobra, swojego, czy ten pać na siebie? Tak niezbyt, ja cały czas podciągam to, podciągam do góry, aby zaczął łaskawie, zaczął w końcu zarabiać, a ten... Nie, na pewno nie. Zapomnij o tym. No, tak wygląda dyplomacja z tym patkiem. A tak wygląda dyplomacja z tego typu rzeczami. Nie ma jej po prostu. Po prostu jej nie ma, po prostu mówi ci nie i tyle. Dobra. Stąd tu sobie wypuścimy. Czekaj, czy tu się nie zrobiliśmy to? Co? Nie. A, już się wyburzyłem, dobra. I tak, ty potrzebujesz prądu, prąd do ciebie dotrze, jak się zaczną ludzie osiedlać tutaj, więc to akurat nie jest jakiś duży problem. Teoretycznie możemy ci po prostu tutaj postawić, nie wiem, jakiś budynek, edukację, jakąś podstawówkę, w sumie możemy akurat postawić podstawówkę. Akurat to możemy postawić mi tu jakąś podstawówkę. Podłączysz się prądem i teraz tylko kwestia, aż coś tutaj się pojawi i będziesz mieć podłączenie. I nasz prom będzie mieć też dłuższą linię i będzie mógł do ciebie dopłynąć, więc to też będzie dobra wiadomość. Dobra, nasza linia promowa, będziesz płynąć dalej. Hej ho, płyniesz dalej. Dobra, stąd tu. Ile w ogóle tygodni już udamy, tak widzę? Oj, no nie tak, no tak mało bym powiedział nawet. Ale wbijemy niedługo kolejny poziom i całkiem dobrze też nam się tutaj miasto zbudowały. Pomijając oczywiście wielki fakt i minus, że ze śmiećmi mamy duży problem, ponieważ chce być to taki tam jakiś ekologiczny. Nie wiem czemu. No i z tego co widzę też tutaj te... Nie, one mają cały czas dosyć dobre branie, pomimo wszystko, bo one tutaj dozwożą po całym tym tutaj handlu. Ale można już jako tako pomijać tutaj niektóre miejsca, na przykład dotąd można już dojechać. Stąd kolejkę, poczekaj, ile mamy tego czasu? 43 minuty odcinka, dobra. Ostatnią rzecz, jaką dziś zrobimy. To jest bardzo złe, że to robię jako ostatnią rzecz. Ja też to zrobię już poza odcinkiem. To zrobimy sobie magiczne coś. I to będzie bardzo magiczne. A mianowicie ten magiczny autobus se podjedzie jeszcze tutaj. I żeby nie było, to nie jest dobra wiadomość dla tych ludków, ponieważ tu im postawimy stację kolei linowej. No widzicie, jacy już smutni. I ta kolej linowa będzie tędy tutaj jechać. No i tak, zaczniemy sobie od tego, że tu będziesz wjeżdżać na szczyt. O, kolejka, dokładnie. A później to już będziesz sobie tutaj jak najprościej zjeżdżać w dół. Tak, tu ci podniesiemy trochę, abyśmy tej górki tutaj nie ścinała, bo bym jednak wolał, żeby to działo, wyglądało normalnie. I póki co tu kolejka nasza linowa będzie kończyć swój bieg, więc powiem tyle. No ulala ta kolejka, ta ulala. Słuchaj, tu jest naprawdę całkiem niezły ruch autostradowy, bo tu będzie most, tu od tam będzie most się poprowadzi w kolejnym odcinku, więc na pewno będzie, zacznie się już trochę dziać tutaj więcej tego.
Tak, tutaj tak teraz się zastanowiłem, bo tutaj widzę, że jest dosyć duży ruch. Można byłoby zastosować coś takiego. Nie, nie, tutaj tak, w sposób. Zwolni to trochę tutaj ruch, no to na pewno. Ale będzie dwa zjazdy, nie, zróbmy to w ten sposób. Będziecie mieli do wyboru, do koloru, kto, gdzie, co i jak chce jechać. Dobra, czy z tego ktoś korzysta? Dobra, do tego tutaj parę ludzi idzie. Nawet parę ludzi idzie do promów. Okej. A tutaj z tego na razie jeszcze chyba nie odkryli, a po prostu tutaj nie chce im się dochodzić. Co jest dosyć też nawet logiczne. Dobrze, zobaczmy jak tam ludzie korzystają na koniec dzisiejszego dnia z tej linii. Nie najlepiej. Teoretycznie nawet można było zmienić, żeby to było na dzień i noc. Nocy w sensie nie działało. Ale dobra, na razie jeszcze wam to tak zostawię jak działa. Czy ludzie korzystają ze ścieżek? Okej, okay, idą nawet do promów w trakcie nocy, no to widzicie. To może jednak jest sens, żeby to zostało, a nie żebym teraz usunął. Dobrze, tak czy siak, mam nadzieję, że się wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zdać wam budę. Dziś trochę sobie przybudowaliśmy tutaj trochę tego. Tutaj budujemy sobie dalej tą dzielnicę, więc jest naprawdę całkiem nieźle. Fotosa jej zbytnie nie ma. Trochę tą dzielnicę, trochę więcej handlu. Mamy w końcu szkołę średnią tu na górze, co jest dobrą wiadomością. No i budujemy się tutaj dalej. Parki, tutaj te nasze promy w końcu włączyliśmy. No i nasza kolej, kolej linowa, rzecz jasna, jedzie tu, tutaj, tu i aż tutaj na dół. I aż zobaczę tylko, czy tutaj jacyś chętni są, aby tu dojechać. Dobra, tutaj widzę, że naprawdę z daleka i autobusami będziecie dojeżdżać, więc git. Tutaj do handlu w sumie. Okej, okay. To nie to. To znaczy, że już muszę kończyć na pewno. I tutaj też do tej drugiej części. No to widzicie. Widzicie, no tutaj jest to taki punkt przedpośredni na razie. Ale z tego co widzę, to jest to, na co czekali. Więc co tu dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!